Myślę, że nie zabraknie emocji w nadchodzącym starciu tych drużyn w ramach Euro 2024. Transmisja już za chwilę. Miło nam powitać Państwa na rozgrzanym do czerwoności stadionie Stuttgart Arena. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Tradycyjny 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontratak. Piłka w grze. Żywkowicz. Aleksandar Mitrowicz. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Piłkę ma Tadić. Fantastycznie to zastopował. Porar przy piłce. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Będzie strzał, uwaga. Udana interwencja bramkarza. Tadić adresatem podania. Dobre, skuteczne wejście. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Szporar przy piłce. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Ilić.
Tadić adresatem podania. Jest coraz bliżej pola karnego. Milinkowicz-Savić. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. On nie musi się obawiać żadnych pojedynków główkowych, bo w sztuce walki w powietrzu ma już czarny pas. A to nie takie proste. Nie wystarczy tylko skoczyć do piłki, nastawić głowę i zamknąć oczy. Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy mogą tylko się przyglądać. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Sesko. Andrasz Szpora. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Savicza. I to tyle z tej akcji. Szporar przy piłce. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Uwaga, Tadić strzał! I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Mamy powtórkę. Wszystko wskazywało, że do tego dojdzie. Udało się ułożyć ten mecz pod siebie i teraz wypracować z tego bramkę. No to mamy 1-0. Erik Janża. Janża. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Tadić adresatem podania. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Dušan Tadić. Tak się powinno stopować ataki rywala. Świetnie teraz. Utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Nie utrzymali teraz piłki. Ilić. Pawlowicz. Gudeli. Tadić. Strzał Tadicza. Znakomita blokada strzału. Schodzi teraz do środka. Ależ bomba! Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Ale!
Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości i cała defensywa chyba też nie, ależ ma kopyto. Dwa do zera, gramy dalej. No i po ataku, dobra interwencja. Gudeli. Milinkovic-Savic. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Tadić. Kostić. Dušan Tadić. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ilić. Serbia coraz śmielej przemieszcza się do przodu. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Odbiera czysto w polu karnym. O, i to był książkowy odbiór piłki. Przejęte podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Andraž Šporar. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Gudeli. Teraz musi! Wciąż jest groźnie, ale bramka nie padnie. Mamy spalonego. Sesko. Sesko. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Podanie do Erika Janży. Ależ go ograł teraz. I zaczynamy z za linii bocznej.
Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Strata, przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi, sami się o to proszą. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Zagrywa teraz w kierunku Milinkowicza-Savicza. Obiecujące zagranie przed pole karne. Tak, teraz pokazał, co potrafi. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Ogrywa z wolnego w pole karne rywali. Wybicie i po groźnej akcji. Pawłowicz. Milinkowicz-Savicz. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Żywkowicz wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Strzela teraz! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Tadić adresatem podania. Co wymyśli w tej sytuacji? Znakomita interwencja! Znakomita! Ryzykownie, ale skutecznie. Dušan Tadić. Ilić. Tadić. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Serbia traci piłkę. Sesko. Czy trafi do siatki? No, proszę Państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Ilić. Aleksandar Mitrowicz. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Tadić adresatem podania. Szansa! I Mitrowicz. Dobrze obroniony strzał. Daleko dogrywa w pole karne.
Obrońca wykonał swoją robotę. Przerwał teraz groźny atak. Przejął piłkę. Aleksandar Mitrowicz. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Sesko. I to tyle z tej akcji. Filip Kostić. Piłkę ma Tadić. Janża. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Szansa na kontakt. Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. A zatem mamy wynik 2-1. Ilić. Tadić. Aleksandar Mitrowicz. Nemanja Gudeli. I reprezentacja Serbii zyskuje kolejne metry. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Aleksandar Mitrowicz. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Savicza. Dusan Tadić. Ależ teraz okazja bramkowa. Bardzo dobra interwencja. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Może teraz zagrozić obronie. Proszę Państwa, bramka wyrównująca. Co za pokaz woli walki. Wszystkie siły rzucone naprzód i udało się. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji. Tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. Jeszcze niedawno nie postawiłbym na nich złamanego szelonga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Nemanja Gudeli. Milinkowicz-Savicz. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Erik Janża. Próbuje strzału. Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą.
Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Gramy dalej po golu. Serbia przegrywa bramką. Czy uda im się szybko odpowiedzieć? Oto jest pytanie. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Tadić. Gudeli. Živković. Ależ interwencja w polu karnym. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Gudeli. Nemanja Gudeli. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Sesko. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Piłka do Kosticza. Kostić przy piłce. Zwraca piłkę Kosticowi. Podanie dochodzi do Milinkovića-Savića. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Erik Janża. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rusza więc pierwsza połowa. Uwaga, Tadić, strzał! I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Schodzi teraz do środka. Ależ bomba! Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Strzela teraz! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak! Szansa! I Mitrović! Dobrze obroniony strzał! Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy! No. Proszę Państwa, bramka wyrównująca. Co za pokaz woli walki. Próbuje strzału.
Piłka w siatce, udało się. Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Savicza. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Próba odbioru i przerwany atak. Wciąż jest przy piłce, mądrze teraz przytrzymał, by zaczekać na kolegów w ataku. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Gol! Wyrównująca bramka! No to teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Erik Janża. Janża. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. No i tracą teraz posiadanie. Ma rywala na karku. Mocno trzyma się na nogach. No i teraz strata piłki. Aleksandar Mitrowicz. Piłkę ma Tadić. Andrasz Szporar. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Minął teraz, ładnie. Co za okazja, będzie gol! Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Przy piłce Erik Janża. Walka o piłkę. Szansa! Czy przełamie impas? I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Niezła piłka zagrana przez Mitrowicza. Naciskają na niego, ale Tadić może to wykorzystać. Blokuje teraz bardzo groźny strzał.
Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. Piłkę ma Tadić. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Ma cenną umiejętność zastawiania się z piłką. Czeka na wsparcie. Sesko. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Ilić. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Ależ interwencja w polu karnym. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Nie daje się łatwo przepchnąć. Nie daje sobie odebrać piłki. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Pawłowicz. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Gudeli. Dusan Tadić. I to tyle z tej akcji. Dogrywa teraz do środka. Uwaga. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Rożnego w okolice jedenastki. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny. Piłkę otrzymuje Milinkowicz-Savic. Mocno trzyma się na nogach. Janża. Sesko. Andrasz Szpora. Uwaga! Może strzelać! Tu wciąż jest groźnie. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Nie daje sobie odebrać piłki. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Gudeli. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Teraz okazja. Dobrze poradził sobie w polu karnym.
No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Ilić. Kostić. Milinkovic-Savić. Tadić coraz śmielej rusza w tej akcji ofensywnej. Dusan Tadić otrzymał podanie. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Tadić. Podanie do Vlachowicza. Milinkovic-Savić. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Centra w pole karne. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Piłkę ma Tadić. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Spójrzmy w powtórce na to świetne dośrodkowanie. Idealnie to zagrał. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Teraz będzie niebezpiecznie. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Szalony remis. 4-4. Milinkovic-Savić. Gudeli. Milinkovic-Savić. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Tak się powinno stopować ataki rywala. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Milinkovic-Savić. I strata piłki. Vlachowicz z piłką. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Szporar przy piłce. Ogrywa piłkę w pole karne. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Milinkovic. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Sesko próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie.
Kibice wstają z miejsc. Dobrze teraz przeszkodził. Odbiera czysto w polu karnym. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką. No, nie powinien tak ryzykować. Sędzia może teraz sięgnąć po drugą żółtą kartkę. No i po raz drugi trafia do notesu. Sędzia bez wahania wyciąga kartkę, a to oznacza, że nie dogra tego meczu do końca. Nie rozumiem tego, Tomku. Wie, że każdym faulem może osłabić swoją drużynę, a mimo to tak ryzykuje. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. I przechwytuje teraz piłkę. Kostić. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Dobrze się tu teraz zastawia. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Wybija tę piłkę. I teraz dobra okazja do kontry. A teraz będzie dobra okazja. I jest! Trafia do siatki. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Pozostawało już tylko postawić kropkę nad i. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Verbić! I bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja, będą wykonywać rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. I udało się zablokować. Żivkovic. Brawo, skuteczne wejście i ma piłkę. Sesko. Nemanja Gudeli. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Gudeli. Serbia coraz śmielej przemieszcza się do przodu. Posyła piłkę w szesnastkę. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. I ruszają z kontrą, będzie ciekawie. Rzuca teraz w szesnastkę. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Ależ interwencja w polu karnym. Ilić. Kostić. Podanie do Vlachowicza. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Zagrywa w okolice pola karnego. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Może zabić ten mecz. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie.
Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Szansa! Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Ilić. Živković. Serbia traci posiadanie. Ona tu jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół wierzy w wyrównanie w końcówce. Próbuje teraz szczęścia. Dobrze, zablokowany strzał. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. I znowu blokuje. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I tak, wybronił ten strzał niesamowicie. Nemanja Gudeli. I reprezentacja Serbii zyskuje kolejne metry. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Andrasz Szpora. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Milenkovic. Kostić. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ależ poszedł na przebój. No, niepewna interwencja. I wyrównali. Grają w osłabieniu, ale nie stracili woli walki. Do końca meczu jest już bardzo mało czasu, proszę Państwa. Jak to się teraz potoczy? Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Niebywałe, znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycięstwo mieliby już chyba w kieszeni. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Milinkovic-Savić. Filip Kostić. Ilić. Kostić przy piłce. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Piłka dla drużyny przeciwnej. Milinkovic-Savić. Musi to wykorzystać! Ależ to była teraz bomba! Ależ niewiele zabrakło! Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? Mamy doliczonych 5 minut. To jeszcze dość czasu, by przeprowadzić jedną, dwie akcje. Błąd i strata. Są coraz bliżej bramki. Gdyby udało im się teraz umieścić piłkę w siatce, wygrana byłaby tuż, tuż.
nie traci piłki w tym starciu. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Gudeli. Milenkowicz. Podanie do Wlachowicza. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Kostić przy piłce. Nie daje się przesunąć. Piłka na Milinkowicza-Savicza. Gęsto w szesnastce. Co zrobi? Wspaniała interwencja. Ratuje im remis. Znakomita reakcja. Byłem przekonany, że nie ma już dla nich ratunku i przegrają. Centra w pole karne. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Ilić. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Savicza. Podręcznikowa gra w defensywie, brawo! Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Żywkowicz. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Jest silny. Umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Tak jest. Koniec. Drużyna gospodarzy nie zdołała w pełni wykorzystać przewagi własnego stadionu. Widać, że zespół jest rozczarowany wynikiem. Taki remis, gdy traci się bramkę w ostatnich minutach, jest niemal jak porażka. Nastroje byłyby zupełnie inne, gdyby udało im się utrzymać ten wynik. Szkoda, że nie utrzymali koncentracji w końcówce. Był to doprawdy kapitalny występ w wykonaniu Sergeja Milinkowicza-Savicza. Pokazał dziś piękny futbol. Cóż, świetny ten mecz. Nie można się do niczego przyczepić. Widzieliśmy tu naprawdę dobrą skuteczność, ale na zwycięstwo pracuje cała drużyna, a defensywa dziś u nich szwankowała. Uwaga, Tadić, strzał! I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Schodzi teraz do środka. Ależ bomba! Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Próbuje strzału. Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Uwaga! Wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Gol! Wyrównująca bramka! No to teraz będzie się działo na... Piłkę ma Tadić. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Teraz będzie niebezpiecznie. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. I teraz dobra okazja do kontry. A teraz będzie dobra okazja. I jest! Trafia do siatki.
No niepewna interwencja. I wyrównali. Grają w osłabieniu, ale nie stracili woli walki.